miejscowości Kyle of Lohals przez most wjeżdżamy na wyspę Sky, należącą do Hebrydów wewnętrznych. Kamienny mur, który przypomina, że te tereny nie zawsze były takie odludne, że w dawnych czasach, w epoce brązu, a potem w czasach wikingów, tętniło tutaj życie. Jeszcze pojedyncze osady rybackie były tutaj w czasach wiktoriańskich. Teraz jest dziko i cicho. Glen Brittle, The Cullins. Patrzymy w kierunku Hebrydów zewnętrznych. Wyspy Lewis, Harris, ujść południowego i północnego. Wczesnoceltycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z VII wieku. Jesteśmy na dawnych terenach klanu MacLeod. Jesteśmy na półwyspie Croternish i ruszamy na Quairang, który jest wizytówką wyspy Skye oraz całej Szkocji.
stamtąd wracamy. Wierzchołek igły. Wypłaszczenie nazywane stołem. Kiltrog oznacza skałę w kształcie kiltu noszonego przez mężczyzn w Szkocji. Idziemy pod formacje skalne nazywane The Old Man of Stor na półwyspie Trotternish. The Old Man of Stor i wschodnie wybrzeże wyspy Skye we mgle. Północne krańce wyspy Skye. Bardzo niedostępne, dzikie. Widok w kierunku Kweirang.
Szkockie krowy. Wszędobylskie owce. Charakterystyczne czarne główki. Jako że jest wiosna, jest pełno młodzieży. Bardzo odważne.